Cześć, witam Was dzisiaj w moim daily vlogu. Dzisiaj będę nagrywać telefonem. Mam nadzieję, że ta jakoś nie będzie inna, że będzie dobra. I tak, i teraz Justyna poszła się myć. Ja sobie dzisiaj nocowałam u Justyny. Dzisiaj będziemy robić parę ciekawych rzeczy. Ja jestem jeszcze w bluzce od piżamy, a Justyś się myje. Justyś, możesz coś powiedzieć! No, to hej, a ja idę teraz do Fuksika. Cześć, Funiu! Cześć, Słodziaku, cześć. Zaraz idziemy do Enki. Miałyśmy wczoraj nagrywać Q&A. Tutaj jest statyw, jak widzicie. I się nie udało, bo baterie wysiadły, dlatego idziemy do sklepu po baterie. I dzisiaj też będziemy nagrywać Q&A. Więc będzie fajnie, bo zadaliście nawet fajne pytania. Chciałam Was bardzo przeprosić, że się nie patrzę tu na Was, tylko tu na ekran, tam gdzie siebie widzę. Bo nie wiem, jakoś tak na siebie się patrzę. Czy dobrze wyglądam, czy dobrze mam ustawioną kamerę. Więc od razu przepraszam, że się na Was tutaj nie patrzę, bo muszę się czasem spojrzeć. Jesteśmy z Justyną teraz w Emce. Zaraz Wam ją pokażę, ona nie chce się pokazać, bo się mnie wstydzi. Ona tu jest. Zobaczcie, siedzi królewna. Tak, i nie chcę się Wam pokazać. Muszę do niej podejść, bo ona się nie ruszy. No czekaj! Nie czekaj! No czekaj. Boże święty, on się mnie wstydzi. Lol, mi cię. No. Siedzi i się patrzy w tyle. No, a ona chce iść do Rosmana kupić Batista. To nie? Chyba. Zobacz, może kiedy. Nie, no idę. Właśnie wyszłyśmy z Emki. Polecali, jak ktoś wie. A no, jeżeli wiecie, gdzie jest w Koszalinie jakaś dobra kawiarnia, czyli bo my nie chcemy kawy pić, ale chcemy, no nie wiem, zjeść ciasto na przykład. Albo wypić herbatę. Tak. No, no ale i nie piszcie Kolumbusa. No bo właśnie. To już zgadłyśmy. Tak. No i już na w końcu sobie nic nie kupiła. Bo ona chciała sobie kupić Batista, a w końcu nie kupiła. No i pada deszcz. No i będziemy szły w deszczu do kawiarni, bo siedziałyśmy sobie w świecie lodów. Ogólnie miałyśmy iść do Maca lub KFC, siedziałyśmy sobie w świecie lodów i wpadamy na taki pomysł. Chodźmy do kawiarni na herbatę, aby się nie obrzedać tymi niezdrowymi rzeczami. Chcieliśmy iść do kawiarni. Szukamy kawiarni. Nie, w Koszalinie nie ma fajnych kawiarni. No niestety. A i pokaż te zapachy perfumków. Moment, niech ja je rozłożę. Ta pani nam polecała zapachy. Tak, a w końcu wyszło na to, że nic nie kupiłyśmy, bo nic nam się nie spodobało na tyle, aby sobie to kupić i nadal jesteśmy bez perfumów. Tak. No i teraz idziemy do mnie do domu. Tyle, już po prostu... Już straciłam czucie w nosie. Mam założyć kapturek taki stylowy, nie? Bo pada deszcz. A ja nie musiałam. No, ja też nie do końca muszę, bo tak nie do końca pada. Deszcz pada, deszcz przestaje. Pada deszcz, tak nie do końca pada. Mądra Kasia. No, ja zawsze jestem mądra, nie? Nie powiedziałam. Nie powiedziałam, więc. No i prawdopodobnie pójdziemy albo do City Boxa, albo do Columbus. Albo do KFC. Nie. Mam ochotę na herbatę, na taką... Herbatę niezwykłą. Niezwykłą herbatę, rozumiecie? Niezwykłą. Aromatyczną. Bo ja w domu nie mam herbaty. No nie? Chodzić do kawiarni na herbatę. No brawo. Wygibasy. Ale to ładnie. Te wszystkie złączone ładnie. O ja no. Taki perfum mogliby zrobić, a nie jakieś pojedyncze. Będą mi proponować. My idziemy, widzimy to się u mnie wytnie. W domu. Pa, pa. Wchodzimy do mnie do domu. O Jezu, winda jest jeszcze na 9 piętrze. No, co nas spotyka dzisiaj normalnie? Masakra. Jeszcze szybciej wyjdziemy schodami, przy okazji spalimy to, co zjemy. W końcu wyszło na to, że jak przyszłyśmy do domu, to mama akurat zrobiła placki ziemniaczane, a placki ziemniaczane są moją ulubioną potrawą. Co nie, Justyś, smakuje ci? Uwaga, ja jestem madą gazda. I takiej... Gdzieś tak mniej więcej o 16 do Kolumbusa mama nas zawiezie. A potem znowu do mnie i potem moja mama znowu nam da coś do jedzenia i... No i tak to będzie. Beczka. Teraz pijemy sobie herbatki w moim, no, ulubionym, pierwszym ulubionym.
bardzo dobra. O, takie. To są chyba owoce leśne. O, to są owoce leśne. I zaraz jedziemy do kampusa na wymarzone. W końcu. Coś, nie wiem co, ale w końcu, ale chciałam sobie wziąć ciastko, ale nie wezmę ciastka. Nie. Nie. Najadłaś się? Tak, wezmę sobie herbatę. No nie, może nie herbatę, ale jakiegoś. Coś dobrego. Na pewno. Na mnie to nagramy, więc... No, na pewno to nagramy chyba, nie? Wyglądamy jak siostry. Mamy tak podobne włosy, tylko że ona ma dłuższe oczywiście. No. Mamy podobne bluzki, mamy spodnie, mamy inne, bo ja mam lajkę, ona ma jeansy. A naszyjnik? No, to tam. No. Naszyjnik ma kościelny. Stro, na co dzień nosić naszyjnik? Bo Kasia jest bardzo, ale... Kasia jest wierząca, ale niepraktykująca. Tak, ty jesteś niepraktykująca. Ona jest bezbożniczką, ona nie chodzi do kościoła. Ale wierzę w Boga. Mhm, to na pewno. Tutaj sprzątnęłam, tu ładnie posprzątałam. Zobaczcie, tu jest tak pięknie. Tu jest ładnie, tu jest ładnie. Tu nie jest ładnie. Tu nie jest ładnie, tu też nie jest ładnie. Tu jest ładnie, mam nową lampkę tak poza tym. Rybce nie posprzątała. I moja rybka. No, a moja rybka. I musi mieszkać przed siebie bałaganie. Pozdrawiam Kasię. Tak, pozdrawiam Kasię. Zapomniałam ogółem pozdrowić paru osób, między innymi, które mi zapłaciły oczywiście, bo jakby inaczej. Jest nim pierwszy, to jest Maciek Kuszek, drugi to jest Dawid, trzeci jest Klaudiusz, Justyna. Tak, dopytuję się o Q&A. I muszę wam powiedzieć smutną prawdę, Q&A będzie dopiero za 2 miesiące. Nie no, żartuję. Z Justyną dzisiaj nagrywamy Q&A. To nie Justyna? No nie. No nie, a ona snapy nagrywa. Więc zapraszam na jej snapchata. Na jej snapchata i ona na mojego. Nagrywa. Tak, ja nagrywam. Nie wiem, kogo mam jeszcze, miałam jeszcze pozdrowienia. A, jeszcze takie dziewczyny z mojej klasy. Róże, Sarę, nie wiem tam kogoś. Wszystkie pozdrawiam bardzo serdecznie. Martynę, Agatę. Moją nową klasę. No, bardzo pozdrawiam. To mam nadzieję, że będziecie już zadowoleni, że was pozdrowiłam. Kupiłyśmy raczej, no tak, gorące czekolady, bo jesteśmy w Kolumbusie. Z mamą i z Justyną. Tak. Tak. Sobie teraz siedzimy. Za nami jest okno. Pozdrawiamy, będziemy tutaj pustować. Nie, jesteśmy u Justyny, zaraz będziemy nagrywać Q&A. Boziu, i te wspomnienia z Q&A. No, jesteś się przebiera. Jak heter Kasia, to po norwesku jestem Kasia. Kazała mi to powiedzieć, bo jakby inaczej. Bo ja jej tego nauczyłam. Bo ona mnie tego nauczyła. A to mój laptop. Tak, do niej przyniosłam laptopa. I my byłyśmy w Kolumbusie na gorącej czekoladzie. Zjadłyśmy u mnie w domu właśnie te plecki. Jeszcze teraz jem łazanki. Teraz łazanki i ja tego nie wcisnę. Będziemy grube. Szczera jest ty. Już jesteś mała. No i Serena. I mój laptop. Smaczne? Nie ostre, miało być ostre. To jest ostre, strasznie to jest ostre. Mm-mm. Tak. Teraz wracam do domu, Justyna mnie odprowadza i niechamy laptopy i w ogóle plecaki, więc jest ciężko. Mam kawałek do domu od niej. No ja już wróciłam do domu, zaraz zabieram się za pracę domową z geografii i muszę się trochę pouczyć do niemieckiego, bo w środę będę miała kartkówkę. No i już wróciłam od Justyny. I teraz mój królik się tam bawi. O, o tam. I ogólnie dzisiaj było bardzo fajnie. Może jeszcze wam coś nagram, jak odrabiam lekcje czy coś. Ale nie wiem, czy to będzie jakieś ciekawe. No i mam nadzieję, że filmik wam się spodobał. Jestem trochę wymęczona. Ale ogólnie dziękuję Justynie, że mogłam u niej nocować. I bardzo ją serdecznie pozdrawiam. No, czyli teraz zabieram się za lekcję. A i Q&A nagram dopiero jutro,
więc filmik z Q&A może się pojawić dopiero we wtorek. No i sama nagram to Q&A, ponieważ jeszcze nie może, bo nie mamy jak się po prostu czasu, nie mamy się spotkać. No to może jeszcze nie kończę tego daily vloga, może się jeszcze coś będzie działo, więc jeszcze to wam wtedy pokażę. Jest już godzina 21, ja odrobiłam wszystkie lekcje, spakowałam się i doszedł mi już nowy plecak, więc za chwilę go wam pokażę. I ja chyba będę już kończyć, więc jeszcze tylko pokażę wam ten plecak. Tu jest ten plecak, jest różowy, może nie widać tak dokładnie koloru. Ma usztywniane plecy, no i w ogóle jest bardzo, bardzo fajny i wygodny. A tam jest mój królik i tam wchodzi do te szafy. No więc kochani, to by było na tyle. Mam nadzieję, że filmik się wam spodobał i że nie przeszkadzało to, że się nie do was patrzyłam, bo już wam tłumaczyłam, że musiałam się czasami zerkać. I dziękuję wam bardzo serdecznie za obejrzenie. Mam nadzieję, że zostawicie łapkę, komentarz i subskrypcję. I jeżeli będzie 200 łapek w górę, to będzie kolejny daily vlog. No, postaram się wtedy go nagrać jak najszybciej. Więc wbijajcie na fanpage, na Aski, na Snapchata, też się tam dużo dzieje. No i chciałabym wam podziękować za uwagę i trzymajcie się, pa!